Ostrzał 12 minut przed rozejmem. Krwawy bilans zawieszenie broni między Hamasem a Izraelem. Izrael i Hamas zawarły porozumienie o zawieszeniu broni. Rozejm wszedł w życie o godzina 2:00 w nocy z czwartku na piątek 1:00 czasu polskiego. Nasze ręce są wciąż na spuście, powiedział przedstawiciel palestyńskich bojowników. Armia izraelska poinformowała, że na 12 minut przed zawieszeniem broni z Gazy na południowy Izrael wystrzelona została duża liczba rakiet. Hamas i Izrael wstrzymają ogień na granicy strefy Gazy o godzina 2:00 w nocy z czwartku na piątek, poinformowali oficjalnie w czwartek wieczorem przedstawiciele Hamasu. Wiadomość o uzgodnionym zawieszeniu broni potwierdziła strona izraelska. Biuro premiera Izraela Benjamina Netanyahu podało, że gabinet bezpieczeństwa jednomyślnie opowiedział się za wzajemnym i bezwarunkowym rozejmem w strefie Gazy, zaproponowanym przez egipskiego mediatora. Na 12 minut przed zawieszeniem broni, armia izraelska poinformowała o wystrzeleniu ze strefy Gazy rakiet na południowy Izrael. Duża liczba rakiet wystrzeliwana jest obecnie z Gazy na południowy Izrael. Ważne przypomnienie, od ubiegłego poniedziałku terroryści z Gazy wystrzelili na Izrael ponad 4340 rakiet, głosi komunikat służby prasowej armii izraelskiej opublikowany na Twitterze o godzina 1:48 czasu lokalnego 0:48 czasu polskiego. Przyspieszenie po apelu Bidena działania dyplomatyczne zmierzające do rozejmu w konflikcie izraelsko-palestyńskim nabrały tempa w czwartek po tym, jak dzień wcześniej prezydent USA Joe Biden wezwał premiera Netanyahu do deeskalacji konfliktu. W czwartek Biden rozmawiał o strefie Gazy z prezydentem Egiptu Abdel El Fattahem el-Sisi. Obaj przywódcy rozmawiali o wysiłkach zmierzających do zawieszenia broni, które położy kres obecnym działaniom wojennym w Izraelu i Gazie, poinformował Biały Dom. Będziemy nadal trzymać palec na spuście, przedstawiciel Hamasu oświadczył w piątek, że porozumienie o wstrzymaniu walk zostało zawarte, ale Izrael musi teraz zaprzestać naruszania praw Palestyńczyków w Jerozolimie i zająć się kwestią zniszczeń wyrządzonych przez swoje bombardowania strefy Gazy. To prawda, walki dzisiaj się zakończyły, ale premier Izraela Benjamin Netanyahu i cały świat powinni wiedzieć, że nasze ręce są wciąż na spuście i będziemy nadal zwiększać możliwości stawiania oporu, powiedział w stolicy Kataru, Doha Ezzat El-Eskiku, członek politycznego kierownictwa Hamasu. Dodał, że Hamas oczekuje także ochrony meczetu Aleja Aksa na wzgórzu świątynnym w Jerozolimie i zaprzestania wyrzucania Palestyńczyków z ich domów we wschodniej Jerozolimie. Reschiku określił te warunki jako czerwoną linię, od której zależy utrzymanie się porozumienia. To, co nastąpi po tych walkach, nie będzie przypominać tego było wcześniej, ponieważ naród palestyński poparł opór i wie, że właśnie poprzez stawianie oporu wyzwoli swoją ziemię i ochroni swoje święte miejsca, dodał Reschiku. Blinken uda się na Bliski Wschód. Sekretarz stanu USA Antony Blinken uda się w najbliższych dniach na Bliski Wschód, gdzie przeprowadzi rozmowy ze swoimi izraelskimi, palestyńskimi i regionalnymi odpowiednikami, poinformował w czwartek Departament Stanu. Celem podróży ma być wspólna praca na rzecz lepszej przyszłości dla Izraelczyków i Palestyńczyków, głosi komunikat. Blinken rozmawiał w czwartek telefonicznie z ministrem spraw zagranicznych Izraela Gabrielem, Gabi, Aschkenazim, którego poinformował o swojej podróży. Podkreśla się, że Blinken ogłosił zapowiedź swojej wizyty wkrótce po zawarciu porozumienia o zawieszeniu broni po kolejnej odsłonie walk między Izraelem i radykalnym palestyńskim Hamasem w strefie Gazy. Wcześniej w czwartek sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wyraził przekonanie, że zawarte porozumienie należałoby wykorzystać do podjęcia próby ożywienia bliskowschodniego procesu pokojowego. Bilans starć w czwartek rano: ataki rakietowe Hamasu i sprzymierzonego islamskiego dżihadu zostały wznowione po 8-godzinnej przerwie. Izrael odpowiedział nalotami, a według źródeł wojskowych zniszczono m.in. centrum dowodzenia Hamasu i podziemne wyrzutnie rakiet. Od 10 maja, gdy rozpoczęły się walki między Izraelem a Hamasem, zginęło 232 Palestyńczyków,
w tym 65 dzieci i 39 kobiet, a ponad 1700 osób zostało rannych, co pogorszyło i tak już tragiczną sytuację humanitarną w Strefie Gazy. Izrael twierdzi, że zabił co najmniej 160 bojowników w Gazie. Po stronie izraelskiej zginęło 12 osób.